Okej. Witam was, kochani, bardzo serdecznie po długiej przerwie. Nazywam się Sergiusz Starski, jestem wizażystą i prowadzę vlog o makijażu, w którym każdy z was, i ty, i wy wszyscy, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wiem, od 2 miesięcy na moim kanale nie było nowych filmików, za co bardzo was przepraszam, natomiast wróciłem, jestem tu i mam bardzo ciekawe pomysły na przyszłe moje filmiki. Dzisiaj pogadamy z wami o brwiarach. Dobrze zrobione brwi upiększają naszą twarz, dlatego ich kształt i wygląd mają szczególne znaczenie w makijażu. I dzisiaj chciałbym przedstawić wam 10 największych błędów, które zazwyczaj popełniamy, robiąc sobie brwi. Pierwsze. Zbyt geometryczne, proste brwi. Zapamiętaj raz i na zawsze. Zbyt intensywnie podkreślone brwi o geometrycznym kształcie wyglądają nienaturalnie i sztucznie. Nadaj im kształt, podkreślając pojedyncze włoski kredką, a następnie cienkim, skośnym pędzelkiem wprowadź puder do brwi. Tym sposobem osiągniesz najbardziej naturalne wykończenie. Proste. Drugim błędem jest zbyt długa brew. Nieproporcjonalnie długie zakończenie brwi nadaje twarzy zbyt ponury widok i smutne spojrzenie. Zawsze rób makijaż brwi wzdłuż ich naturalnej linii, przy czym zewnętrzna krawędź powinna być o odpowiedniej długości. Zapytasz mnie, ale jak określić tę długość? Najlepiej jest przyłożyć kredkę jednym końcem do nozdrza, tak aby przechodziło przez zewnętrzny kącik oka. Miejsce, w którym dotyka on końca łuku brwiowego, jest tym samym wyszukiwanym punktem. W razie potrzeby brew można wyciągnąć do niej, ale nie wykraczać poza jej granice. Zapamiętajcie to. Mistake number 3. Niewyregulowane brwi. Niewyregulowane, Boże, jak to ładnie powiedziałem. Bujne brwi są niesamowicie modne, ale powinny być zadbane i mieć zgrabny kształt. Jeśli nie masz czasu, żeby pójść do salonu na regulację brwi, to po prostu kieruj się ich naturalnym kształtem, wyrywając nadmiar. Epoka Breżniewa się skończyła i do tego nie wracamy. Czwarte. Niewypełnione brwi. Jeśli w przeszłości posiadałeś cienkie, wyskubane brewki, nie popadaj w rozpacz, nie jesteś sama. Pustki można starannie potraktować pudrem do brwi, a te najbardziej widoczne kredką naśladującą włoski. Stylizuj brwi za pomocą specjalnego tuszu, który gwarantuje utrzymanie ich kształtu przez cały dzień. Piątym, ogromnym błędem jest nadużycie rozświetlacza pod brwią. Nienawidzę. Przesadne podkreślenie brwi rozświetlaczem zwróci na nie uwagę każdego. Zamiast tego spróbuj nałożyć pod brew korektor ciut jaśniejszy niż naturalny odcień skóry. To pomoże wizualnie podnieść łuk brwiowy i zrównoważyć cały makijaż. Fajne, co? Szóste. Zbyt ciemne brwi. Aby brwi były bardziej harmonijne i wyglądały naturalnie, blondynki i szatynki powinny używać kredki o ciemniejszym odcieniu, natomiast brunetkom zalecałbym używać kredki o podobnym lub ciut jaśniejszym kolorze. Pamiętając o tej zasadzie, sprawisz, że brwi będą zawsze wyglądały naturalnie i nigdy nie przesadzisz. Błąd numer 7. Nierównomiernie podkreślone brwi. Jeśli tobie się wydaje, że powinno się podkreślać tylko najszerszą część brwi, to jesteś w dużym błędzie, dziecko. Zastosuj produkt na całą długość. Pamiętaj, w razie potrzeby jego intensywność można zawsze zniwelować. 8. Zbyt nienaturalny kolor brwi. Niewłaściwie dobrany, nienaturalny odcień do podkreślania brwi stworzy zbyt sztuczny efekt, którego należy unikać pod każdym względem. Posiadaczkom rudych włosów natomiast będzie bardziej pasowała na przykład szaro-brązowa lub złoto-kasztanowa kredka. Takie odcienie pomogą stworzyć naturalną objętość wizualną. Błąd numer 9, czyli to, czego ja również nie znoszę, niewyblendowany produkt. Połączenie kredki i cienia to najlepszy sposób na ukształtowanie brwi i uzyskanie porządnego odcienia. Zacznij od kredki, a później przy pomocy cienia zmiękcz linię i naszkicuj pożądany kształt, szczególnie na początku wzrostu brwi. No i dotarliśmy do ostatniego błędu. Niewyczesane brwi. Zapamiętajcie, brwi wymagają starannej i regularnej pielęgnacji. Zwykłe czesanie brwi codziennie pomoże po jakimś czasie uspokoić nawet najbardziej uparte włoski. Nie ma w tym nic trudnego i nie zajmuje to dużo czasu. Dodatkowo możesz kupić sobie żel do brwi. Są w kolorze, są przezroczyste. Pomoże on otrzymać wymarzony kształt bez sztucznego efektu sklejania.
pokazałem Wam 10 największych błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sobie brwi. Zapamiętajcie, zwróćcie na to uwagę i nigdy więcej tak nie róbcie. Napiszcie proszę w komentarzu, jaki jest Wasz sposób na brwi i jak najczęściej je stylizujecie. Może ja też czegoś od Was się nauczę. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i opowiedzieć swoim znajomym, że Sergiuszka nakręcił kolejny wspaniały filmik o makijażu. Na dzisiaj to wszystko. Dbajcie o siebie, siedźcie w domu i życzę Wam dużo zdrowia i wszystkiego make-upowego. Sergiusz Starski, pa pa!